Firek, zostaw młodego. Dobra. Siemanko, moi drodzy widzowie. Co dzisiaj? Dziś w ogóle to zaczniemy. Zrobimy sobie test siodła, które do nas przyszło. W ogóle to siodło przyszło już w tamtym tygodniu, tylko jakoś nie mamy totalnie czasu, żeby to sprawdzić. I no tak, zostawiliśmy na ostatnią chwilę, a dzisiaj mam trochę czasu z rana, więc myślę, że w końcu trzeba to siodełko wziąć i posadzić na konia, bo nie sądzę, że jest źle zrobione, bo daliśmy je do... Ono było po takiej renowacji, można to nazwać, takiego pana. Nie sądzę, bo już nam robił dwa siodła i są dobrze zrobione, więc nie myślę, żeby coś spierdzielił. No ale sprawdzę, czy na pewno dobrze leży i zobaczymy, jak to będzie. Co jeszcze? Może poruszymy w ogóle temat siodeł w szkółkach, nie? Bo wiele osób właśnie na internecie jest taki trend, dlaczego w szkółkach są takie siodła niedobre i w ogóle stare jakieś, niedopasowane. No i temat z niedopasowanymi siodłami starymi jest taki, że w szkółce, moi drodzy, nikt nie będzie inwestował nie wiadomo jakich pieniędzy w siodło. Dodatkowym problemem jest to, że konie się często zmieniają w tych szkółkach, to wszystko. I siodła dobre nie są tanie, w sumie kosztują pewnie tyle samo, co i te dobre siodło kosztuje tyle samo, co i ten koń szkółkowy. Więc tutaj wszystko się rozbija o, no nie ukrywajmy, o pieniądze, które są największym problemem. No i co? Wiele szkółek też, moi drodzy, kupuje konie tylko na lato, tak zwany sezon, nie? Ten letni, bo na zimę im się po prostu nie opłaca tego trzymać, tych koni. No i inwestować ten sprzęt, to wszystko, no to się po prostu mija z celem. Dodatkowo ludzie, no średnio, żeby dbali o te siodła, bo się po prostu nie znają, nie wiedzą jak dbać o te siodła. Nawet głupie spodnie, które czasami mamy, mogą mieć jakiegoś dzyndla z tyłu, no i ten dzyndzel może rozciąć całe siodło, no i ktoś kupi siodło za 20 tysięcy, no dobra, przesadziłem, dajmy na to za 6-7 tysięcy kupi to siodło i po prostu, no co, siądzie gościu, rozetnie całe siodło i poszły pieniądze. Ahoj, ale no bardziej problemem też są niedopasowane siodła. No i tutaj to też jest taki problem, że nikt nie będzie mierzył tego konia, jeżeli go ma po sezonie sprzedać, nie? Więc każdy kupuje mniej więcej tam dopasowane na tyle, ile się zna to siodło. No i ten koń jeździ. Wiadomo, że problem największy pojawia się wtedy, jak koń chodzi bardzo długo w złym siodle, to wtedy będą pojawiać się jakieś problemy. A przy takim, no albo będzie bardzo mocno eksploatowany, ale w szkółce. No zależy jaka szkółka, jeżeli jest taka jak u nas, że konie tam chodzą 3 godziny, no to jakoś ten koń przez 2 miesiące, to pod koniec sezonu mogą się odezwać jakieś problemy, ale bardziej mięśniowe, nie kostne, nie? I co jeszcze? No trzeba żeby były te poduszki miękkie, żeby to było dopasowane, jak najbardziej się postarać i myślę, że wtedy będzie gites, nie? Szaman, ty masz problemy z plecami, dlatego... No ty masz problemy, chociaż jego problem wystąpił właśnie przez takie najstarsze siodło, co miał i trochę czasu i przez tamto siodło mu rozwaliło. Ostatnie siodło już miał fajne, dobrze w miarę dopasowane, ale no niestety musieliśmy aż, trzeba było na wymiar takie siodło zrobić, żeby było na pewno ok, bo ostatnie siodło już jest takie w miarę spoko było. Dopasowaliśmy tak, jak się najlepiej da. No i co? Ja się biorę do czyszczenia. Nie będę zanudzał, chyba że chcecie posłuchać odnośnie właśnie użytkowania takiego konia, siodeł, odnośnie siodeł, tak można się bardziej rozwinąć. Możemy. Nawet rozmawiałem ostatnio z panem, co robi siodła. Trochę dłużej, już robi chyba 30 lat siodła. To mi trochę poopowiadał o tych siodłach, o tym jak ludzie dopasowują siodła. Ja uważam, że my nie znamy się na tym, wiadomo, ale mniej więcej wiemy o co chodzi z tym dopasowaniem siodeł i nie mamy tragicznie dopasowanych siodeł. Jedyne co można się przyczepić, że te siodła są stare i twarde często u nas. Chociaż w sumie w tym sezonie nie było tak, bo
Nawet żeśmy sobie tak przygotowali, takie w miarę okej, te siodła zorganizowaliśmy, więc to nie było takie najgorsze. Próbujemy cały czas wymieniać na tyle, ile nas pozwalają fundusze. To jest główny powód, bo jakbyśmy mieli fundusze nieograniczone, no to można robić siodła, jakie się chce. A jeżeli mamy fundusze ograniczone, no to te siodła muszą być w miarę dobre, żeby były konie, nie bolały ich plecy. Jak coś, to trzeba zmieniać, nie? Trzeba cały czas obserwować, ale to chyba standard. I co? Ja się biorę za czyszczenie w końcu tego szamana, bo już będzie brudny cały, on jest upierdzielony jak nie wiem. Więc mam nadzieję, że szybko mi to pójdzie. Moi drodzy, w ogóle patrzcie, jaką sobie wymyśliły konie zabawę. Planta teraz już nie, bo planta stoi tu w boksie i ten szaman zamiast pójść stąd kulturalnie, to planta nie, cały czas go tu w tyłek cyk i cyk i cyk gryzła go, nie? A szaman zamiast się obrócić tam, żeby go nie gryzła, to jeszcze się nadstawia, żeby go jeszcze mocniej gryzła. O, szafir tam się bawi, o, światełkiem, świece gaszę, świece gaszę. Co ja z tymi końmi mam, to masakra. Dobra, szaman, zademonstrujemy. No to jak widzicie, co? Może z drugiej strony będę pokazywał. Siodełko chyba leży spoko. Nie, tutaj wszystko jest ładnie dopasowane. Łopatka się kończy, siodło się zaczyna. Elegancko tutaj leży. Tutaj żeberka. Może troszeczkę za długie jest, nie wiem. Mogło być delikatnie krótsze, no ale dobra. Nie ma tragedii. I tak w sumie tam dalej nie będzie nacisku, bo jest podniesione, więc to ten. No i co? Coś takiego. Zobaczymy jeszcze, jak popręg dopniemy, czy to wszystko jest na pewno ok. Ale na pierwszy rzut wygląda spoko. Nie mogę szamana doczyścić, tak jest brudny cały w błocie. Zobaczymy, jak się będzie jeździło na tym siodle. Ono jest ogólnie mięciutkie. Tutaj o, widać nawet nie, jak się cały palec ugina, więc będzie miękko. Ono też na pewno troszeczkę wsiądzie, zanim wszystko się ubije. No i tak na pierwszy rzut fajne siodło. Zobaczymy, jakie czy wygodne i czy trzyma. Dobra, moi drodzy. Szaman chce bardzo smaczki jeść, to dajmy mu trochę smaczków. I co? Siodło leży, osiodłane, szaman gotowy, kopytka brudne. Widzimy się na pastwisku. Jak będę siadał na konia, zaraz może będę miał operatora. Co, szaman, robisz? Co robisz? Chcesz jeść bardzo, tak? No niestety, szajson, nie damy ci już jeść. Kurde blady, nie wiem, czy to widać, ale szaman mi się czegoś wystraszył przed chwilą i jest jakaś tragedia jedna wielka, bo teraz ja się boję wejść na niego, a dopinam sobie dopiero popręg. Chyba będziemy musieli rundkę po tym pastwisku zrobić, bo nie mam ochoty dzisiaj spadać, jest zimno. Nowe siodło, ręce mam zgrabiałe, no po prostu nie mam ochoty spadać, nie? Więc szajson, liczę na to, że się zaraz uspokoisz. No szajson, chodź się przejdziemy, bo widzę, że srasz w gacie jak nie wiem. Czekaj, szaman. O Jezu, no gdzie mnie kopiesz?
No Mikołaj, czekaj, czekaj, bo ja tak ci... Albo kamerka, albo nie wiem. Tak trzymaj, żebym w razie W mógł zeskoczyć. Aha, czyli żeby ci nie pobiegł do przodu, tak? No. A to mogę, jak ma się kręcić, to mogę tak robić. Czemu się tego boi? No bo nie ma innych koni. No, ale no przecież nie jedziemy na wczasy, wyczanem. Atakuje mnie! Szaj, sun, weź to mogę. Mogę siadać? Nie wiem. Siedzi. Siedzę. Puszczamy? Puszczę. No dobra, pierwsze wrażenia są takie, moi drodzy, że strasznie dziwne to siodło. Takie... Te poduszki powinny być wypełnione. Twarde. Powinieneś mieć krótsze strzemiona. O tak. Nie, dzisiaj pojeździmy na takich dłuższych strzemionach. Dlatego, że się lepiej trzyma. Dobra, nic i tak nie słychać, więc... Natalia nagra, jak się jeździ. Albo jak się nie jeździ. Albo jak się nie jeździ i zobaczymy. Podsumowanie robimy, bo tutaj nie wieje wiatr. Siodło trzyma spoko. Szaman się w ogóle nie słucha. Ja się bałem na nim jeździć, więc jazda jest taka 2 na 10. Dodatkowo tam chyba było ślisko i bardzo nie chciał zagalopować, więc nawet nie wiem, czy wrzucę jakiś urywek z galopu, bo było go dosłownie 50 metrów. I do tego ja jechałem na żółwika, bo się bardzo ściskałem. No, więc zobaczymy. No tak to co, siodło w miarę ok. Coś tam trochę nam się nie podoba, muszę zadzwonić do tego pana, podpytać się co i jak, ale siedzisko twarde i chyba to wszystko. Coś więcej by tu dodać, Natalia? Trochę nam się profil nie podoba tego siodła. Wolimy chyba bardziej głębokie siodło, wtedy są dla nas są takie stabilniejsze, a to siodło jest dosyć płytkie, że tak powiem, ale za to tutaj trzyma na dole mocno, więc myślę, że będzie git. Co, okaże się resztę, jak będziemy trochę dłużej na tych siodłach jeździć. Najlepiej bym sobie pojechał w jakiś teren, to można ocenić wtedy, a tak to po polu, jakie nie jeździmy, to ciężko. Dzięki za oglądanie i piszcie w komentarzach.
Czy chcecie ten filmik, co wam mówiłem na początku? Elo.